Świat stanął przed jednym z najbardziej szokujących wydarzeń będących efektem ostatniego załamania się rynków finansowych. Mikołaj, który zakup prezentów finansował z inwestycji na giełdzie, zbankrutował. Na konferencji prasowej święty Mikołaj ogłosił, że stać go na zakup prezentu tylko dla jednej osoby, którą wybierze osobiście. Ku zaskoczeniu całego świata osoba wytypowana przez świętego pochodzi z Polski. Decyzja świętego Mikołaja wywołała oburzenie na całym świecie. W Chile policja użyła armatek wodnych i gazów łzawiących, aby spacyfikować wzburzony tłum. Z powodu kryzysu Mikołaja, jak popularnie nazywa się zaistniałą sytuację, zorganizowano specjalne spotkanie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Fala protestów przelała się przez wszystkie kontynenty. Od momentu konferencji prasowej także w Polsce odczuwa się rosnące napięcie. Na pewno zna świętego Mikołaja. To na kilometr cuchnie kolesiostwem. Znowu jakiś układ, to dla mnie oczywiste. Co to znaczy tylko jedna osoba? Ja się tam pogodziłem z sytuacją. Może za rok będzie więcej prezentów. Nie, to musi być jakiś żart. Jak znajdę tego świętego latającego z prezentem, to tak że na te swoje sanie nie usiądzie.